Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Piątek, standardowo inforojki. I kochani, dzisiaj dwie, myślę, takie sympatyczne informacje w ramach charytatywnej tarczy Roya. Znów przyjrzymy sobie, co tam Rojcio dla Was przypichcił, czy to kanał Gram.pl, czy Światy Urojone. Dość dużo kanałów polecanych, żeby Was nie skłamać, także zobaczymy. Zaczniemy sobie takich, myślę, dla Was jakiś tam interesujących spraw, które powinny na pewno dość dużo osób ucieszyć. Mianowicie robię przygotowania do własnego live'a, jednak będzie on początkowo prosperował w ten sposób, w którym zawsze chciałem go rozpocząć. Znaczy, to, co mi się najbardziej w live'ach podobało, na przykład robiąc je wspólnie z Rokiem. Czyli zamienimy troszeczkę koncepcję Q&A właśnie na live'a, czyli na bieżąco bym po prostu odpowiadał na Wasze pytania z czatu, czy może jakieś wspólne Skype'owe rozmowy. Strasznie mi się to u Roka podobało i to mi się właśnie w live'ach najbardziej podoba. Właśnie ta kwestia integracji ulepszonej, jakby może nie najlepszej face to face, ale zawsze jakieś namiastki fajnej komunikacji. I pójdziemy sobie w tą stronę. Rok mi zrobi cały briefing, co i jak. X-Splita już mam, także wszystko jest na dobrej drodze. A jak wyjdzie to w kwestii jakiegoś tam gamingu, to może uda mi się po prostu jakoś wskrzesić z Rokiem duet Rock and Roy w ramach różnych gier właśnie na live'ach. Chociaż nie chciałbym, żeby one były tylko na live'ach. Powiem Wam szczerze, że tak, no, bo wiele osób pyta, ja doskonale Was rozumiem. Nawet ja na Waszym miejscu też bym Rojowi truł dupę i Rokowi truł dupę. No bo jak jest coś fajnego i tego nie ma, to czujemy jakiś tam dysonans, tak? Jest słabo. Także jaką sytuację mam, to doskonale wiecie. Też Rok czasem nie szasta. I jest tutaj, powiedzmy, ten problem. Powiedzmy, zadeklarowaliśmy się w wielu cyklach, że je doprowadzimy do końca. One na pewno są jakimiś takimi skutecznymi stoperami. Nie mówię, że mi nie brakuje tego duetu, ale nie ma żadnego kryzysu, nie ma żadnej wojny, nie ma żadnej zwady, nic z tych rzeczy. Także nie szyjcie żadnych jakichś takich powiedzmy kwestii związanych z jakimiś tam wojnami czy tego typu kwestiami. Nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku, wszystko dla Was. Być może z opóźnieniem, być może w innej formie. Staramy się jakoś to fajnie z Rokiem dograć. Także to tak, w ramach takiego delikatnego uspokojenia Was i pewnego anonsu minimalnych zmian. Kochani, dobra, przejdźmy sobie do tego, co tutaj gość już od chwili na moim ekranie, mianowicie nakręceni na Olinka. O co dokładnie chodzi, co możemy zbierać, dla kogo, w jakim celu. Oczywiście, jak do wszystkiego, co zaraz powiem, będziecie mieli linka w opisie tego filmu. Jak można pomóc? Wszystko jest napisane, możecie łatwo do tego przejść i proponuję przyjrzeć się sprawie. To nie jest kwestia jakiegoś tam bulenia kasy dla jakiejś obcej osoby, bo są cele szczytne i szczytniejsze. Tu jest kwestia po prostu starych, dobrych, plastikowych nakrętek. I mam do tego osobisty sentyment, bo Renata zawsze zbierała właśnie na wózki dla osób niepełnosprawnych nakrętki, się po całym domu walały. Nie podobało mi się to, ale jak sobie przypominałem, po co to jest, to już zmieniałem zdanie i jak najbardziej rozumiem całą ideę i sens tego wszystkiego. Także nakręceni na Olinka, akcja zbierania nakrętek jako pierwsza informacja spod bandery charytatywnej tarczy Roya. Lecimy dalej. Mianowicie mamy tutaj coś troszeczkę innego. Mianowicie jest tutaj 16 szkół, które startuje w takim konkursie na szansę wyremontowania jakiejś placówki. Wprawdzie zgłosiła się tu do mnie osoba z Rudnika, no ale wiadomo, może tylko Was informuję, że jest taka inicjatywa i być może w zależności, gdzie, w jakiej części krainy Polska mieszkacie i macie swój dom ze Skyrima, to może gdzieś niedaleko jest ta szkoła i może do niej chodziliście, może Wasze dzieci będą do niej za niedługo chodzić, czy coś w tym stylu. Może warto po prostu oddać głos, to nic nie kosztuje, a można bardzo fajnie danej placówce, myślę, pomóc. Także takie info dla Was. Oddajcie swój głos i pomóżcie innym.
Okej, okay. Przechodzimy sobie w takim razie do motywu, co tu rojcie dla Was przypichcił od ostatniego tygodnia. Gdzie my tu mamy te inforojki? Tu jest Geralcik. Dobra, okej. Okay. Mój ulubiony cykl sentymentalnie przez gry Half-Life i odkryliśmy, że Rojo zaś jest do jakiejś postaci z gier podobny. 29. część i przyjrzeliśmy się z bliska grze Half-Life z 98 roku. Następnie przeanalizowaliśmy sobie kolejną wariację Slendera. Slender's Woods Cool Story Bro. Było bardzo okej. Okay. Następnie dubeltówkowy, zacieszowy weekend z naciskiem na niedzielę, czyli i Happy Wheels 17 sztuka wyższa, jak i Elder Scrolls 5 Skyrim plus Downward 38 nekropiesek mieszek. Następnie zapis przesympatycznego eventu, gdzie powiedzmy mimo pewnych może nie wpadek, ale niedogodności technicznych, jakby radość, sympatyczna atmosfera wynagradzała to wszystko. I mimo zimna, bo było strasznie zimno, jednak ta pasja, taki sympatyczny, jeszcze raz to podkreślę, klimat jakby rozgrzewał nasze serca. I tu jest właśnie wideo, zapis w ramach czwartej edycji paintballu z Rojem w Krakowie, gdzie gościnnie pojawił się również Rok i rozdziewiczyliśmy go paintballowo. Także zapraszam serdecznie do zapoznania się z tym materiałem wideo. Wszystkie osoby, które nie muszę akurat lubić Splatpak TV, to nie musi być ich deseń, ale fajny evencik po prostu z widzami, bo naprawdę okej. Okay. Następnie w postnuklearny poniedziałek, pom-pom, szósta część mojego let's playa Fallout 2, Nora the Den, drugi ostatni odcinek właśnie z tej lokacji, Metzger i Tarcza Nadziei. Następnie Far Cry 3, czwarta część i styl przechodzenia gry, tak jak się powinno grać w tą grę, ostro, hardkorowo, bez przynudzań, czyli burn, burn everything. Świetnie się bawiłem i z tego, co przeczytałem, wy również nie narzekaliście na nudę, a to jest właśnie w mojej działalności jak najbardziej priorytetem. Horrorek we wtorek, Fear Roy, Playing Games, czwarta część i zapewniam osoby, które narzekają, że za dużo tu strzelania niż bania, że naprawdę masakra. Prawdziwa, 100% dopiero nadchodzi. Reaktywacja po cyklu Roy Playing Games, czyli Long Short. I tutaj zaproponowałem Wam bardzo sympatyczny stosunek ceny do jakości The Cursed Crusade Krucjata Assassinów. Następnie Zapytaj Roya Q&A, 40. część. Tak jak lubicie. Znów kolejny odcinek Angry Shit Rage i tym razem przyjrzeliśmy się grze Paintball Shooter ze względu na to po prostu jak bliski jest mi paintball i chciałem po prostu sprawdzić jak to wygląda w gamingu z tym paintballem i jest bardzo, mówiąc delikatnie, tym razem pochłonąłem średnio. Wiecie o co chodzi. Wczorajszy materialik, czwarta część naszej przygody Torga w odmętach, właśnie Suffering, Ties That Bind, Zniewolony, czwarta część i cieplutki jeszcze materiał, prawie 40 minut dobrego flow w ramach 18 części mojego let's playa, fantastyczną grę Sleeping Dogs i powolutku zbliżamy się do końca. Kochani, nadrabiajcie zaległości, oglądajcie ponownie, jeśli macie tylko na to czas. Zapraszam serdecznie, jeśli chodzi o Gram TV, co tam było? Pobawiłem się znów troszeczkę Far Cry'em, żeby odciążyć swój kanał i wmontować coś na spokojnie, bardziej analitycznie, także więcej standardowo Patryka Rojewskiego niż Roya. Roy opanował mój kanał, tu jest Patryk Rojewski, Far Cry 3 i rzuciliśmy sobie okiem na zabawę w tryby wielosobowe z naciskiem na burzę ognia. Następnie taki troszeczkę G-Log, gdzie Far Cry 3 w tym momencie był taką troszeczkę tłem do rozmów na temat piaskownic, gier sandboxowym. Plusy, minusy, sens. Zapraszam. Taka niezobowiązująca, nie za długa gamingowa rozkminka. Tyle. Przechodzimy do kanałów polecanych w tym momencie. Zdobywcy, zdobywcy gier. Czym ujęli mnie zdobywcy gier? Dokładnie tym, co zawsze mnie ujmuje w kwestii właśnie wyszukiwania, polecania, zgłaszania i tak dalej, czyli różnorodność, interesujący content, czy to gameplay na bardzo wysokim poziomie wykonania i komentowania z gier wszelakich, relacje, przeglądy, premier,
spontaniczne nagrania, mamy i indyki, Vita Series, także jest w czym wybierać, jest czym się bawić. Polecam serdecznie, zdobywcy gier, czy zdobędą waszą sympatię i zasłużą na suba? Sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. Następnie szybciutko przechodzimy do Graham. Grachu, dystans to podstawa, już mi się podoba. I co w tym zakresie? I muzyczka, i gry, i bardzo sympatyczne vlogi, bardzo fajnie prosperujący kanał. Również dajcie mu szansę i ocencie, czy warto zainwestować tutaj w suba, jeśli chodzi o ten kanał. Następnie subnij, lajknij ognia. Kanał Psycholinka 1221 i tutaj znów fajna sprawa, bo co? Bo poradniki, bardzo fajnie. Poradniki, vlogi, ekstra, są gierki, przeróżne jakieś takie wariacje. Generalnie zabawa kontentem na różnych płaszczyznach. Dla mnie bardzo ok, warto wesprzeć. Subnij, lajknij ognia, psycholinka. I na prośbę mojego przesympatycznego zioma Aro na miksie chemii, o może tak, tak stary dobrze, stary dobry Aro powraca z mocnym pierdolnym gamingowym kopnięciem, bardzo mi się to podoba, nie powiem, tęskniłem za gościem, to i najwyższy poziom wykonania technicznego, świetny głos, luźny bajer, strasznie mi się zawsze to w nim podobało. Jeden z moich ulubionych youtuberów na całej Polsce to jest właśnie ten gościu. I tutaj wraca właśnie z nowym kanałem. Także Arohemix, ziomuś, pozdrawiam cię serdecznie. A osoby, które nie wiedzą, kim ten gościu jest, polecam się z nim zapoznać. Kilka sekund już widać, wysoki poziom i że to nie jest tam jakieś psichujki, tylko konkret, a to bardzo lubię. Top Frag 2012. Bardzo fajna reaktywacja sympatycznej serii dla miłośników wieloosobowych rozkoszy czekających na nas na wirtualnych pobojowiskach gier sieciowych. Super, bomba. Kochani, obczajcie temat. Zobaczcie, czy warto, czy niekoniecznie. Wasza sprawa, wszystko leży w waszej gestii. Zapraszam do materiałów Patryka Rojewskiego, jak i Roja. Jak i oczywiście tutaj priorytetowo kwestie związane z charytatywną tarczą. Co na weekend dla was, Rociu, przypichcił? Uważam, że nie powinniście być zawiedzeni. Jutro kolejny longshot, propozycja, myślę, sympatycznej, darmowej gierki specjalnie dla was. Następnie odpalimy sobie i pobawimy się troszeczkę znów szerzeniem chaosu w środowisku gry Far Cry 3, a niedziela standard Happy Wheels Skyrim. Zapraszam serdecznie, postaram się dla was ze wszystkim wyrobić, żebyście mieli jak spędzić weekend i żebyście po prostu spędzili go fajnie. Kochani, dziękuję wam serdecznie, miłego wieczoru wam życzę. To był Patryk Rojewski, kolejny Inforejki, tarcza serdeczna.